Witamy serdecznie w Instytucie Teatralnym. Rozpoczynamy cykl wykładów Doroty Sajewskiej, Necroperformance, kulturowa rekonstrukcja teatru Wielkiej Wojny. To jest ważny dla nas moment, nie tylko dlatego, że zaczyna się bardzo ważny cykl wykładów, ale właściwie realnie w tej chwili zaczynamy realizację konkursu wydawniczego Instytutu Teatralnego, bo Dorota Sajewska wygrała pierwszą edycję tego konkursu. On jest zawsze potem realizowany w takim dwóch takcie. Są publiczne wykłady, seminaria, warsztaty, spotkania, różnie to będzie wyglądało. Niedługo później wychodzi książka. I tę książkę planujemy w pierwszej połowie przyszłego roku. I ona otworzy serię wydawniczą Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego. Myślimy o tym bardzo poważnie. To na pewno będą książki. Powiedziałabym, że wcześniejsza książka na przykład Grzegorza Niziołka, jakbyśmy się zorientowali na czas, otwarłaby tę serię. Także rozumiecie, o jakim kalibrze tekstów tutaj myślimy. I to właśnie będzie jeden z nich. Także zapraszam. Dobrze, to ja zacznę oczywiście od tego, że przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie do poprowadzenia cyklu tych wykładów, za zaufanie i wiarę w to, że napiszę interesującą książkę. No i od razu przyznać się, że jest to pierwszy w życiu konkurs, który wygrałam, więc tym bardziej bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to też otworzy serię moich wygranych konkursów w przyszłości. Ale skończyłem 40 lat, więc jest to moment, w którym, jak rozumiem, można zacząć walczyć dopiero. Ale być może trochę spokojniej niż dotąd. Zanim jednak przejdę do wykładu, który dla Państwa, a wręcz powiedziałabym dla większości z Was przygotowałam, chciałabym podzielić się takimi dwiema uwagami wstępnymi, które bardziej wiążą się z historią powstania przynajmniej tego konkretnego tekstu, czyli tekstu, wykładu na dzisiaj, czyli Archiwum Wielkiej Wojny. Pierwszy kontekst to jest właściwie bardzo takie prywatne, osobiste doświadczenie wystawy, którą zobaczyłam w Berlinsche Galerie w 2009 roku, która była w bardzo niefortunnym momencie wystawiona, a mianowicie była to wystawa poświęcona Joe'owi Hertfieldowi. I ponieważ niefortunnym, ponieważ była w wakacje, znaczy trwała od 1 lipca do 31 sierpnia. Nie wiem, ile osób ją obejrzało, ale ważne, że się odbyła. Właściwie to zdjęcie fotomontażu, który tutaj Państwo widzicie, o którym nie będę dzisiaj mówić, ja do niego pewnie dojdę w ostatnim wykładzie, w którym spróbuję się wytłumaczyć z tego tytułu książki i wykładów, czyli z nekroperformansu, ale mam nadzieję, że w trakcie tych wykładów będzie się w miarę intuicyjnie rozwijać wiedza o tym pojęciu, więc wrócę do niego na sam koniec, w sensie jakiejś interpretacji czy analizy, ale chciałam, żeby na początku ono istniało jako pewien rodzaj takiej ramy. Właśnie dla tych wykładów, dla tej książki, dla mojego myślenia, ale też jakby powodu, dla którego w ogóle zaczęłam się zastanawiać nad tym, co to jest Archiwum Wielkiej Wojny, jak istnieje Wielka Wojna właśnie w dokumentacji, na czym polegają strategie dokumentaryzmu w sztuce, etc. Nie ukrywam również, że jest to rama ideologiczna dla mnie, bo jak widzicie Państwo, nie widzicie, ale na tym orderze zamiast pour le mérite jest napisane pour le profit, co jakby bardzo wyraźnie jakby pokazuje Wielką Wojnę w takim kontekście, powiedziałabym, silnie pacyfistycznym, antykapitalistycznym i antyimperialistycznym. Właściwie jakby o takiej perspektywie mówienia o Wielkiej Wojnie chciałabym się tej perspektywy tutaj trzymać. To jest pierwsza uwaga wstępna, a druga uwaga wstępna jest taka, że ten tytuł Archiwum Wielkiej Wojny pojawił się w związku z zamówionym przez redakcję Widoku tekstem. I tak nosił właśnie ten tekst, taki tytuł, Archiwum Wielkiej Wojny. I związany był z wręczoną mi przez Iwonę Kusz filmem Jean-François de la Suisse 1418, Wściekłość i Wrzask. I właściwie to drugie właśnie doświadczenie, też wizualne w jakimś sensie, zadecydowało o tym, że ten tekst napisałam do Widoku. Tam zajmowałam się głównie strategiami montażu obrazów i praktykami rekonstrukcyjnymi, właśnie medialnych obrazów przemocy, tak nosił ten podtytuł.
Dzisiaj chciałabym ten dzisiejszy wykład zacząć również od tego, właśnie z jednej strony tej ramy wizualnej fotomontażu Hertfielda, ale również od tego doświadczenia konfrontacji z filmem Jean-François de la Suisse, ale oczywiście nie powtarzać tego samego, co tam już napisałam, ale raczej pokazać jakby inne drogi, które jeszcze ten film mi uruchomił i później jakby też konfrontacja z tym tekstem, który już napisałam półtora roku temu, bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Więc dwie części proponuję tego wykładu. Pierwszy, choć jest to absolutnie całe moje badanie oparte głównie na dokumentacji wizualnej, to w pierwszej części wykładu chciałabym się zająć powiedzmy intermedialną taką relacją pomiędzy słowem a obrazem, pomiędzy literaturą a fotografią i filmem, a w drugiej części wykładu tym, co tak naprawdę powiedzmy mnie najbardziej interesuje, rozumiem Instytut Teatralny również i Państwa też, czyli tym, co definiuje być może jako właśnie teatr, jako bardzo szczególne i paradoksalnie kontrwizualne, choć bazujące na obrazach, archiwum kultury i archiwum doświadczenia I wojny światowej, jak również pamięci o tej I wojnie światowej, również w Polsce. Więc zaczynam od tego, co już raz napisałam, a później idę dalej. Dobry wieczór. Ciągle słyszę tamten huk wystrzałów szatkujących pole bitewne. Wciąż mam w pamięci tamto piekło. Wojna eksploduje w mojej głowie, wulkan kolorów, zapachów i dźwięków. Widzę, jak z wnętrza ziemi wyłaniają się katastrofy XX wieku. Wszystkie zrodzone z tej samej tragedii. Wojny 1914-1918. To dramatyczne wyznanie żołnierza francuskiej piechoty, który przeżył zwycięską dla jego ojczyzny wojnę, otwiera film dokumentalny Jean-François de la Suisse 1418 Wściekłość i Wrzask 2008 roku. Szeregowy żołnierz Poilly jako narrator tego filmu staje się niejako koronnym świadkiem tamtych wypadków. Ma gwarantować autentyczność i wiarygodność faktów, a przede wszystkim ukazać Wielką Wojnę jako wydarzenie fundacyjne dla tożsamości europejskiej. Również ze względu na wytworzenie swoistej kultury wojny, opierającej się na akceptacji i przyswojeniu przemocy w jej wymiarze negatywnym, jako wymiarze paradygmatyczne dla kolejnych katastrof światowych XX wieku. Kluczowym słowem, które pojawia się w tej opowieści zwykłego żołnierza Wielkiej Wojny, jest doświadczenie. I przez jego pryzmat relacjonowane są tutaj wydarzenia globalne. Tak jakby reżyser filmu dzielił przekonanie Franka Ankersmita o tym, że to ważny dla mnie cytat, więc przywołam go, najwyższy stan świadomości historycznej tkwi właśnie w nastrojach, uczuciach oraz doświadczaniu przeszłości, zaś główne zadanie historiografii w uwrażliwianiu na tajemnice przeszłości. Nie zaś w uleganiu intelektualnym modom, które wykluczyły ze swoich zainteresowań rzeczywistość przeszłości z jej nadziejami, klęskami, radością i cierpieniem. Koniec cytatu. W filmie de la Suisse doświadczenie anonimowego żołnierza podlega jednocześnie uwspólnieniu, przekształcając jawny, cytuję, chcę wam przybliżyć horror, którego przyszło nam doświadczyć. Pozycja świadka uczestnika wzmaga afektywny odbiór tego, co pozornie obiektywne, wstrząsających obrazów wojny, wszelkich danych i statystyk. Nawet kiedy narrator tego filmu podaje liczby, cytuję, 10 milionów zabitych, 23 miliony rannych, połowa 70 milionów wszystkich wcielonych do wojska. Taka jest naga prawda o tej wojnie. Koniec cytatu. Ich oddziaływanie nie ogranicza się do poinformowania widza. Jako abstrakcyjny wymiar tej prawdy znajduje swoją konkretyzację w potwornych obrazach ciał szeregowych żołnierzy poddanych wojennemu paroksyzmowi przemocy. Ale to właśnie nie sam montaż tych obrazów, lecz przede wszystkim wybór towarzyszącej obrazom narracji, słownej prezentacji tych wydarzeń wydaje mi się w filmie de la Suisse kluczowy. Pokażę może tylko jedno zdjęcie z tego filmu, żeby właśnie nie atakować nadmiarem obrazów. Francuski żołnierz funkcjonuje w filmie de la Suisse przede wszystkim jako nośnik jednego z medialnych obrazów Wielkiej Wojny, utrwalonego w listach, relacjach, dziennikach i pamiętnikach, których symbolem stała się bodaj najsłynniejsza powieść dokumentująca doświadczenie życia w okopach, ogień Henri Barbusa. Ten, jak głosi podtytuł Dziennik pewnego oddziału, zaczął wychodzić w sierpniu 1916 roku w jednej z gazet paryskich, Lew, a w listopadzie tego samego roku ukazał się już w formie książkowej w wydawnictwie Flammarion.
Powieść Barbiusa nie byłaby najmniej pierwszą zbeletryzowaną relacją żołnierza z realiów życia na froncie. Tak zwana literatura frontowa zaczęła bowiem intensywnie rozwijać się już w pierwszych miesiącach wojny, szybko znajdując wsparcie u licznych wydawców, zwłaszcza niemieckich i francuskich, którzy uruchomili nawet specjalne serie poświęcone wyłącznie literaturze wojennej. Ogień Barbiusa stanowił jednak istotną cezurę. Choć francuski pisarz konstruował narrację jako autentyczne zeznanie świadka uczestnika, czym wydawał się trafiać w zapotrzebowania wydawców i czytelników, to obce mu było pożądane wówczas przedstawianie wojny jako niesamowitego doświadczenia i fascynującej, często egzotycznej przygody, co charakteryzowało tą wczesną literaturę właśnie frontową. Odsłaniając w epickim montażu scen dehumanizującą rolę machiny wojennej, bliskie wegetacji życie żołnierskiego proletariatu, zwykłych ludzi, którzy w imię idei narodu zmuszeni zostali do walki w obronie obcych i tu jawnie kapitalistycznych i imperialistycznych jego zdaniem interesów, Barbius zajmował wyraźnie polityczne stanowisko wobec wojny. Dokumentarny właśnie, a nie dokumentalny charakter dzieła, status świadka, uczestnika, doświadczenia, a także sposób mediacji obrazów Wielkiej Wojny poddane zatem zostały w powieści przyszłego członka Komunistycznej Partii Francji swoistej metanarracji na temat sposobów reprezentacji doświadczenia żołnierza, która to refleksja nabrała szczególnej siły krytycznej na przełomie lat 20. i 30. w literaturze, ale także w sztuce, teatrze, filmie i filozofii, do czego jeszcze wrócę. To wówczas powstały najgłośniejsze powieści antywojenne byłych żołnierzy Wielkiej Wojny, których popularność wzmocniły dodatkowo ich ekranizację. Wymienić tutaj można Skóro sierżanta Grisze z 27 roku Arnolda Zweiga, czy na podstawie oczywiście Arnolda Zweiga, Na zachodzie bez zmian Ericha Marii Remarka, Czwórkę piechurów Ernsta Johansena na przykład. Niewątpliwie to literatura dokumentu osobistego, pisana we wszystkich krajach europejskich zarówno w trakcie wojny, jak i masowo po wojnie, pozostawiła najbardziej utożsamiany z granicznym doświadczeniem ludzkim wizerunek I wojny światowej. Wstrząsające życie w okopach, w błocie, w szlamie, deszczu, zimnie, smrodzie, we wspólnej egzystencji z wszami i szczurami wśród zwłok i szczątków innych żołnierzy. Pokażę Państwu... Wszystko jest właściwie podpisane, więc nie będę specjalnie komentować, ale chciałam pokazać dwa zdjęcia. One pewnie bardzo słabo są widoczne, ale są takim znaleziskiem z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. I dokumentują właśnie proces, nie tyle pokazują właśnie tą wspólną egzystencję, która była zapisywana w literaturze z wszami i ze szczurami żołnierzy, tylko wręcz już proces, jakby, który potem następował, czyli kąpiel podczas odprawiania. I te dwa zdjęcia z Legionów Polskich właśnie chciałabym tutaj zostawić na chwilę, jako pewien kontekst. Trzeba podkreślić, że medium słowa odegrało rolę pierwszorzędną w konstruowaniu silnie materialnego obrazu okropności tej wojny, który związany był z konkretnym istnieniem cielesnym, jego uwarunkowaniami i ograniczeniami fizycznymi, biologicznymi i fizjologicznymi. Z takich właśnie literackich dokumentów żołnierzy Modris Eckstein, z którego tu nie trzeba przedstawiać wszystkim kulturoznawcom, stworzył swoje Święto Wiosny. Swoiste dzieło totalne, ukazujące dramat okopów Wielkiej Wojny jako choreografię pola bitwy i muzyczną kompozycję z odgłosów pochodzących z nowoczesnej broni. W tej uznanej dziś przynajmniej w Instytucie Kultury Polskiej za wzorcową pracę z historii kultury polskiej, europejskiej, Eckstein'owi udało się na podstawie zróżnicowanych źródeł, od listów przez relacje prasowe po powieści, zrekonstruować doświadczenie żołnierza Wielkiej Wojny. Wielkim osiągnięciem Eckstein'a było stworzenie narracji historyczno-kulturowej poza dialektyką prawdy i fikcji, wiarygodnego dokumentu i kreacji literackiej, a tym samym zakwestionowanie niepodważalności źródła historycznego i uczynienie głównym przedmiotem refleksji kwestii właśnie mediacji doświadczenia. Znakomicie ilustruje to fragment, w którym autor z pomocą przewrotnie postawionego pytania, cytuję, czy można wyolbrzymić koszmar życia w okopach, koniec cytatu, polemizuje z tymi historykami, którzy krytykowali tuż po wojnie, jak i krytykują współcześnie koncentrowanie się na koszmarze Verdun, Somme czy Ypres, czynienie sensacji z błota i krwi, które wypacza ich zdaniem realia wojny. A przecież ich istotą była nuda i, cytuję, banalne problemy okopowej egzystencji.
Cytuję teraz Ecksteinsa. Jednym z problemów w tej dyskusji jest kwestia definicji i semantyki, twierdzi Eksteins. Jakiego rodzaju przeżycia ktoś klasyfikuje jako koszmar i co stanowi nudę? Czyż to, co dla jednego jest nudą, dla innego nie może być koszmarem i odwrotnie? Jeśli ktoś się upiera, że koszmar to wrażenie wywołane jedynie przez niespodziewane zanegowanie wartości i warunków, jakie nadają znaczenie życiu, i że z kolei nuda jest nieuniknionym wynikiem rutyny, a nawet rutyny zabijania, wówczas całe zagadnienie nigdy nie znajdzie rozwiązania. Bo żadne poczucie koszmaru, nawet wywołanego wojną, nie może pozostać stałe. Koniec cytatu. Metodologia Eksteinsa została wyprowadzona z głęboko przemyślanego statusu dokumentacji, funkcjonowania mediów oraz sposobów konstruowania narracji o I wojnie światowej jeszcze w trakcie jej trwania. Literacki sposób reprezentacji doświadczenia żołnierza Wielkiej Wojny był przecież trwale obecny na łamach gazet codziennych i to nie w rubrykach poświęconych literaturze, lecz w zwykłych relacjach z frontu. Również w prasie polskiej, o czym rzadziej pamiętamy, ale zwłaszcza tej z zaboru pruskiego, o czym też niechętnie pamiętamy. Skąd Polacy wraz z armią niemiecką, a nie z legionami, wyruszali na front zachodni i uczestniczyli we wszystkich najważniejszych bitwach I wojny światowej, można odnaleźć wiele świadectw pochodzących z pola walki, które zdają się pozostać pod dużym wpływem literackiej narracji o wojnie, albo ją też konstruować. W Kurierze Poznańskim w pierwszym półroczu 1916 roku znalazłam listy z Belgii pisane po polsku przez anonimowych żołnierzy do swoich rodaków, w których to relacjach bez trudu dostrzec można inspirację utrwalonym już w europejskiej, zwłaszcza francuskiej i niemieckiej literaturze frontowej, sposobem obrazowania doświadczenia Wielkiej Wojny. 25 stycznia 1916 roku żołnierz podpisany X donosił, cytuję, świt, ruszamy, trzeszczą karabiny maszynowe, wali się grat ręcznych pocisków, min i kul, pędzimy naprzód. Kto zostanie między rowami, ten zgubiony, kto się cofnie, stracony niechybnie. Tyralierka się przerzedza. Ten ów pada, podnosi się, lecz nieruchomy zostaje gdzie legł. Reszta w rowach. O bagnetach mowy nie ma wśród cieśniny okopu. Służy więc bagnet jako nóż i sztylet w ręku. Spadają rydle na głowy, łupią hełmy, czaszki, bryzga krew, mózg, trzeszczą kości. Jestem świadkiem dwóch, trzech scen. Krótkich, strasznych, pamiętnych na wsze czasy. Natomiast L sprowadzał 2 lutego 1916 roku. Na dworze pada i pada bez końca. O ile więc nie jest koniecznym, nie wychyla się nosa z naszej ciupki. Tutaj znów człowiek ciągle skulony, nie może się wyprostować. I zawsze na zmianę jeden leży, drugi siedzi przy stoliku, inaczej ani rusz. Nasze dziury bowiem jeszcze ciaśniejsze niż miesiąc temu. Wody się tyle nabrało, że co kilka dni trzeba było podłogę podnosić, by nie brodzić w błocie. Straszne to więzienie. Póki życia pamiętać, będę te czasy. Tracimy zupełnie świadomość czasu, wszystko nam jedno, czy dzień, czy noc. Kiedy wreszcie zacznie się to życie w codziennej pracy? Kiedy zaznam tego cichego, jasnego, ciepłego szczęścia domowego? Wszystko to jak raj wymarzony, do którego wzdycham niewolnik w klatkach szczurzych. Koniec cytatu. Przenikanie się dokumentu osobistego i literatury powodujące nie dającą się właściwie oddzielić cyrkulację prawdy i zmyślenia niewątpliwie doprowadziło już podczas wojny do nieufności wobec dokumentu osobistego jako właśnie wiarygodnego źródła historycznego i zwrot ku filmowi jako nowemu medium obiecującemu obiektywną rejestrację rzeczywistości. Jednocześnie literaturze pozwalało na coraz głębszą eksplorację człowieka żołnierza. Wydobywanie ze skrajnie biologistycznego doświadczenia wojny aspektów psychologicznych, a nawet formułowanie koncepcji antropologicznych. W literackich przetworzeniach własnego doświadczenia ciało żołnierza często było ukazywane bowiem w relacji do materialności innych ciał, rannych lub martwych współtowarzyszy broni, ale też i rozkładających się w okopach zwierząt. Śmierć ludzi i zwierząt, myślę, że to ważne, żeby podkreślić to współistnienie, zwłaszcza pod wpływem wszechobecnej i nieusuwalnej wilgoci, generowała nieludzkie obrazy, potworny smród i monstrualne byty ulepione z resztek ciała i ziemi. Dwa obrazy chciałabym pokazać pochodzące z albumu Ernsta Friedricha, Krieg den Kriege, które właśnie podkreślały, oczywiście pokazywały i ludzi, i właśnie też zwierzęta. To jest album, który jest z 1924 roku. Pacyfisty, komunisty, co ważne też założyciela
Muzeum Antywojennego, które na sam koniec będę chciała pokazać, bo to jest chyba najmniejsze muzeum, jakim w życiu kiedykolwiek byłam. Co też jest, wydaje mi się, tu ciekawym kontekstem. Drugie zdjęcie. Być może dlatego ciało żołnierza Wielkiej Wojny okazywało się w rezultacie czymś, co zawsze jest podwójnej, detrytusowej natury. Żywe, a zarazem martwe, a zarazem żywe. Rozpuszczone niczym resztka organiczna w naturze posiadało moc odradzania się jako niezindywidualizowana wola w kulturze. Cytuję Ogień Barbisa. Widzicie tam w dole coś pełza. Tak, jakby jakieś stworzenia, jakieś jakby rośliny, jakby jacyś ludzie. Koniec cytatu. Taką właśnie wizją organicznie zrośniętych ze śmiercią upadłych aniołów, to też cytat z powieści, otwierał Barbis swoją powieść. Na rekonstrukcji pamięci doświadczenia żołnierza Wielkiej Wojny scena ta, przedstawiająca martwych żołnierzy, którzy niczym, cytuję, potworni topielcy, wynurzają się z rozmokłej równiny pociętej długimi, równoległymi kanałami, podziurawionej pełnymi wody jamami i unoszą się z bagna wojny, ożywieni wreszcie wyrazem woli, zaważyła bezdyskusyjnie. Tę bardzo specyficzną relację pomiędzy podmiotem a doświadczeniem, a zarazem między życiem a śmiercią, między materią ożywioną i nieożywioną, w kilkanaście lat po zakończeniu wojny starał się uchwycić Walter Benjamin w eseju Erfahrung und Armut, czyli doświadczenie i ubóstwo. Z 1932 roku, czyli dokładnie z tego samego roku, w którym powstał fotomontaż Hartfielda. Cytuję. Doświadczenie straciło na znaczeniu, a stało się to dla pokolenia, którego udziałem w latach 14-18 stały się najpotworniejsze doświadczenia w historii świata. Być może wcale nie jest to aż tak dziwne, jak się wydaje. Czyżby nie zauważono wówczas, że ludzie z pól bitewnych wracali jak oniemiali, nie bogatsi, lecz ubożsi w bezpośrednie doświadczenie. To, co 10 lat później wylało się wielką falą książek o wojnie, było wszystkim innym, niż doświadczeniem przekazywanym z ust do ust. I nie było to dziwne. Nigdy bowiem niczemu nie zadano kłamu bardziej gruntownie, niż doświadczeniom strategicznym zadała kłam wojna pozycyjna, gospodarczym, inflacja, cielesnym głód, obyczajowym dysponenci władzy. Pokolenie, które jeździło jeszcze do szkoły tramwajem konnym, znalazło się pod gołym niebem pośród krajobrazu, w którym bez zmian pozostały jedynie chmury, a pośrodku, w polu niszczących sił i eksplozji, drobne, kruche ciało człowieka. Koniec cytatu. Pierwsza wojna światowa w oczach Benjamina to niewątpliwie wydarzenie paradygmatyczne, którego konsekwencją stała się konieczność przeformułowania dotychczasowej narracji o człowieku. Albowiem ci, którzy przeżyli tę wojnę, wracali z niej niemi. Nie byli w stanie ani podzielić się swoim doświadczeniem, ani opowiadać historii. Kres doświadczenia oznaczał dla Benjamina jednocześnie koniec tradycyjnej narracji w sztuce, dotychczasowego sposobu zapisu i opisu rzeczywistości, jako że dla autora pasaży przemiany produkcji artystycznej nieodłącznie wiązały się z fundamentalnymi przekształceniami indywidualnej i zbiorowej percepcji. Wojna przyniosła więc również totalny kryzys reprezentacji. Jego źródła Benjamin upatrywał w fundamentalnym zaburzeniu jednostkowego sposobu doświadczania rzeczywistości, właśnie w czasowej i przestrzennej dezorientacji wynikającej z sytuacji walki bądź niekończącego się czekania w okopach, w rozbitej pod wpływem uszkodzeń przez bomby, granaty, eksplozje, gaz jako broń nieznającą granic, integralności ciała oraz w cierpieniu psychicznym spowodowanym przez ekstremalne obciążenia akustyczne. Rezultatem tej bardzo konkretnej sytuacji indywiduum w strefie wojny stały się społeczne, kulturowe i artystyczne procesy postępującej fragmentaryzacji i sekularyzacji. Dla Benjamina dawne pojęcie doświadczenia, po niemiecku Erfahrung, związane z linearnie rozumianą czasowością i tradycyjnie pojętą wspólnotą, przekazywaniem historii z pokolenia na pokolenie, czasem organicznym, zgodnym z rytmem przyrody, nauką wspartą na autorytecie, pod wpływem wojennego szoku zastąpione zostało pojęciem przeżycia, Erlebnis, które odsyła wyłącznie do samego podmiotu, rozumianego jednak specyficznie, właśnie jako kruche życie, w jego niepowtarzalnej wyjątkowości, a zarazem całkowitej alienacji i podatności na zranienie. Przeżycie bowiem, jako zdarzenie punktowe, jako przejaw rozumianego dosłownie i w przenośni bombardowania jednostki wrażeniami, dociera do świadomości podmiotu wyłącznie fragmentarycznie. Tak oto podmiot nie jest w stanie zintegrować nadmiaru bodźców, co z kolei prowadzi go do utraty związku z innymi zjawiskami, w tym z poczuciem osadzenia w czasie i przestrzeni. Wielka wojna zaowocowała nie tylko ludzkim rozczarowaniem, ale również szczególnym rodzajem relacji między estetyką i polityką.
Ta otwierająca XX wiek katastrofa, przez jednych nazywana eksplozją nowoczesności, przez innych uznawana za przejaw kryzysu klasycznego modernizmu, okazała się pionierska nie tylko ze względu na sposób jej prowadzenia, niszczący wszelkie tradycyjne wyobrażenia o działaniach wojennych, szczególnie od momentu, gdy do kontynuowanej z premedytacją wojny na wykrwawienie zmobilizowano cały przemysł, całą gospodarkę, wszystkie finanse, a nawet system podatkowy. Konfrontacja z realnością wojny, z jej bezprecedensową brutalnością, dehumanizacją człowieka, cielesnym i psychicznym upokorzeniem, wytworzyła również pierwszą w historii na taką skalę mediatyzacji. O nowatorstwie Wielkiej Wojny można mówić zatem także z powodu towarzyszącej jej nieustannie, rejestrującej niemal wszystko kamery, zarówno fotograficznej, jak i filmowej. Kiedy wprowadzono nowoczesne technologie zabijania, by położyć kres ciągnącemu się w nieskończoność, nie zmierzającemu do żadnego celu trwaniu w okopach, kiedy, jak mówiono, niemiecka fabryka pochłonęła stary świat, kiedy za sprawą tej zmiany przeszłość stała się fikcją, słowo ustąpiło miejsca obrazowi. Tradycyjna, dająca się jeszcze opisać wojna skończyła się, jak mówi Eckstein, raz na zawsze, kiedy w 1915 roku pod Ypres Niemcy po raz pierwszy użyli gazu bojowego, a co za tym idzie, wprowadzili maski gazowe, chroniące twarz człowieka, a zarazem bezlitośnie ją odkształcające. Cytuję, gdy ludzie wkładali maski, tracili ludzki kształt i z długimi ryjami, wielkimi szklanymi oczami, powolnymi ruchami stawali się postaciami z fantazji. Jeszcze pokazać, że to nie tylko obejmowało ludzi, to jedno zdjęcie też psów, w służbie armii niemieckiej w okolicach Rennes we Francji. Nie słychać mnie, tak? Dobrze, no to trzeba było wcześniej mówić. Dobrze. Dobrze, mogę mówić teraz. Jakaś zmiana będzie. Dobrze. Wraz z postępem nauki i techniki w coraz większym stopniu sięgano po kolejne przedłużenia własnego ciała. Karabiny maszynowe, wszelkiego rodzaju broń dalekiego zasięgu, a także aparaty i kamery pozwalające łatwiej, bo nie w bezpośredniej relacji, zabijać odpostaciowanego wroga. Niewątpliwie film okazał się medium nieocenionym, w cudzysłowie oczywiście, w rejestrowaniu ofiar użycia nowoczesnych pocisków, broni chemicznej i maszynowej, czołgów, miotaczy ognia i moździerzy okopowych. Z jednej strony był w stanie nadążyć za dynamiką wojny, z drugiej zaś, operując zbliżeniami, odsłonić najbardziej makabryczne uszkodzenia ciał na skutek użycia nowoczesnej broni. Wyciekający z ust śluz, łzawiące oczy, przestrzelone i spalone twarze, oderwane kończyny, wreszcie góry zwłok, rozerwane na strzępy, nie nadające się zidentyfikować ciała, grzebane na miejscu przez żywych jeszcze żołnierzy. Tamci ludzie, pisał już po wojnie jeden z, jej ocalałych uczestników, byli jak postacie na ekranie kinematografu, na starej, migającej szybko taśmie, wszyscy w desperackim popłochu. Koniec cytatu. W trakcie I wojny światowej nie wymyślono wprawdzie nowych form ekspresji, ale to, co niewątpliwie okazało się nowe, to masowość i siła oddziaływania istniejących narzędzi informacji i perswazji, a zatem uczynienie zarówno ze starych mediów, czyli fotografii, gazety, plakatu, ulotek, etc., jak i nowych film, przekaźników nastawionych głównie na działanie. W rozpoznaniu skuteczności i masowości użycia mediów wizualnych nie chodzi jednak wyłącznie o propagandę wojenną, jaką uprawiono właśnie za pomocą obrazów. Rzecz ma podłoże, wydaje mi się, o wiele bardziej złożone. Chodziło o zarządzanie wyobraźnią żołnierzy poprzez w pewien sposób zakreślanie i reglamentowanie pola wizualnego z jednej strony, z drugiej zaś również o wpływ tego szczególnego doświadczenia wizualnego na powojenną sztukę, zwłaszcza tę o nastawieniu pacyfistycznym. Pierwsza, ważniejsza teza jest taka. Nowoczesny teatr polityczny narodził się właśnie jako estetyczna reakcja na traumę I wojny światowej i w dużym stopniu opierał się na wizualnej pamięci przemocy i śmierci. Choć polityczność w teatrze jako pewna obywatelska postawa istniała już wcześniej, to samo pojęcie wprowadził do języka teatralnego Erwin Piscator, który w 1929 roku wydał zbiór esejów podsumowujący najistotniejszy etap jego twórczości, ma zatytułowany Teatr Polityczny właśnie. Tom otwiera znamienny tekst Od sztuki do polityki, który stanowi swoistą manifestację duchowego bankructwa autora i jego pokolenia pod wpływem doświadczeń wojennych oraz związanej z tym faktem konieczności zmiany paradygmatu myślenia i tworzenia. Cytuję. Moja rachuba czasu rozpoczyna się 4 sierpnia 1914 roku. Odtąd barometr szedł w górę. 13 milionów trupów,
11 milionów kalek, 50 milionów walczących żołnierzy, 6 miliardów pocisków, 50 miliardów metrów sześciennych gazu. Cóż to znaczy rozwój osobowości? Nikt nie rozwija się sam. To świat zewnętrzny go rozwija. 20-latek stanął w obliczu wojny. Los. To sprawiło, że jakikolwiek nauczyciel był zbyteczny. Lato 1914, Monachium. Byłem wolontariuszem w Teatrze Dworskim i studiowałem na Uniwersytecie Historię Sztuki, Filozofię i Germanistykę. Kazus Erwina Piskatora to przypadek jednego z tych twórców, którzy pod wpływem przeżyć wojennych dokonali radykalnego odwrócenia postrzegania roli sztuki w życiu społecznym i swojej pozycji też jako artysty. Cytuję, dotychczas widziałem życie zawsze przez pryzmat literatury. Wojna spowodowała odwrócenie tej sytuacji. Odtąd widziałem literaturę i sztukę przez pryzmat życia. Koniec cytatu. Jak przekonywał, z estety zmienił się w komunistę w 1916 roku. W okopach Ypres pod wpływem wstrząsającego przeżycia, kiedy na ścianie latryny zobaczył mózg swojego przyjaciela z wojska. Rewolucja w Rosji przyniosła mu natomiast świadomość pojęcia, cytuję, sztuki aktywnej, walczącej, politycznej, a zatem rodzaj ramy teoretycznej, która pozwoliła Piskatorowi na jasne sformułowanie przeczuć, które nosił w sobie już przed wojną, a czego wyrazem spisany był w kwietniu 1914 roku wiersz Wojna. Cytuję. Wojna. Czymże jest wojna? Myśl spłoszona z gniazd, liczy wydarte oczy, gardła ściśnięte strachem, od kul zmiażdżone, nabrzmiałe krwią ciała, spiętrzone w tysiącletni ból, w miliardy nocy opuszczonych kobiet. Wojna, wołajcie, wojna wojnie. Choć otrzymawszy rozkaz od cesarza, ówczesny wolontariusz w Teatrze Dworskim posłusznie stawił się na front, to jednak bliżej niż do tej części społeczeństwa niemieckiego, która w 1914 roku z entuzjazmem witała wybuch wojny, było mu do 300 robotników strajkujących w Neukölln, dzisiejszej dzielnicy Berlina, przeciwko wojnie. I do zrozpaczonej Róży Luksemburg, która, jak notował Piskator w swoim dzienniku, cytuję, na wieść o tym, iż SPD głosowała za kredytami wojennymi, dostała ataku płaczu. Koniec cytatu. Łącząc doświadczenie wojny i wiedzę o rewolucji, Piskator dał podwaliny pod nowe socjologiczne ujęcie teatru, które twórczo rozwinął później Brecht. W przeciwieństwie jednak do autora Matki Courage, Piskator stawiał przede wszystkim na pracę kolektywną, w ten sposób również partyjną, zważywszy, że jego najbliżsi przyjaciele, a także współpracownicy, Wieland Herzfelde, John Hartfield, czyli brat Wielanda Herzfelde, Helmut Herzfelde, Georg Grosz czy Walter Mehring wstąpili w szeregi Komunistycznej Partii Niemiec po tym, jak na ulicach Berlina w 1919 roku socjaldemokracja zezwoliła na rzeź proletariuszy oraz ich przywódców Karla Liebknechta i Róży Luksemburg. Nic zatem dziwnego, że definiując podstawowe zadania nowej dramaturgii socjologicznej, autor teatru politycznego wskazywał, że zmiana w teatrze rewolucyjnym polega przede wszystkim na przedefiniowaniu funkcji teatru, który miał odtąd stać się, cytuję, zorganizowanym środkiem w walce klasowej, koniec cytatu, unieważniającym, jako w gruncie rzeczy reakcyjną, wszelką dramaturgię podejmującą problematykę jednostki. Dla Piskatora perspektywa socjologiczna oznaczała zatem, cytuję, rewizję mieszczańskiej estetyki, a tym samym konieczność analizy warunków, w jakich doszło do ostatecznej zagłady wolnego od zobowiązań politycznych indywiduum mieszczańskiego. Cytuję, wojna prowadzona pod gradem stali i wśród lawin ognia pogrzebała ostatecznie mieszczański indywidualizm. Człowiek, jednostka niezależna lub pozornie niezależna od społecznych powiązań, krążąca egocentrycznie wokół własnego ja, spoczął pod marmurową płytą grobu nieznanego żołnierza. Koniec cytatu. Choć to polityka wyraźnie dominowała w teatrze Piskatora, począwszy od Teatru Proletariackiego przez Central Theater, Volksbühne Berlin, aż po dwie niezależne sceny Piskatora, to jednak wyraźne samookreślenie się polityczne reżysera doprowadziło do wytworzenia nowego paradygmatu estetycznego. Konsekwentny zwrot w stronę polityki oznaczał jednocześnie zwrot ku historii, a właściwie jej krytycznej analizie za pomocą medium teatru. Autonomizacja teatru prowadziła z jednej strony do jego emancypacji od dramatu, a nawet wszelkiego tekstu literackiego, z drugiej zaś do głębokiego zainteresowania dokumentami historycznymi, zarówno tekstowymi, jak i wizualnymi.
Temu rozsadzaniu od wewnątrz literackiej struktury przedstawienia towarzyszyło świadome posługiwanie się w teatrze filmem i fotografią jako dodatkowymi narzędziami prowadzącymi do, cytuję, odrzucenia linearnego rozwoju akcji, zburzenia jedności czasowo-przestrzennej, łączenia różnych aspektów rzeczywistości i przenikania się poziomów zdarzeń scenicznych. Koniec cytatu. A tym samym dobrze oddającymi fragmentaryczną percepcję pokolenia, które w okopach utraciło, jak przekonywał nas Benjamin, możliwość tradycyjnego doświadczenia i opisywania rzeczywistości. Piskator dobrze wiedział, że Wielka Wojna to nie tylko wojna broni, ale i obrazów. Dlatego też w jednym ze swoich najważniejszych przedstawień, Trotz alledem, historische Revue, czyli mimo wszystko, rewia historyczna z 1925 roku, równorzędnym wobec słowa medium, służącym budowaniu narracji politycznej i historycznej, uczynił zdjęcia i filmy dokumentujące I wojnę światową. Nie bez znaczenia okazała się przestrzeń, w której prezentowano to multimedialne wydarzenie teatralne. Gigantyczny Großes Schauspielhaus, będący realizacją bogatego snu mieszczańskiego o amfiteatralnej, rozchodzącej się po planie koła widowni, umożliwiającej obserwację nie tylko dziejącej się na kilku płaszczyznach akcji, ale także widzów oglądających spektakl. Wraz z pozbawioną dekoracji scenografią, za to zaprojektowaną jako umieszczona na obrotówce nieregularnie ukształtowana budowla, wznosząca się tarasami w górę, która miała po jednej stronie skośną płaszczyznę, a po drugiej schody i podesty, przestrzeń Großes Schauspielhaus zrywała jednocześnie z opartą na tradycyjnej władzy wzroku sceną pudełkową na rzecz sceny o archetypie kuli, oddziałującej jednocześnie na wiele zmysłów widza, stwarzając tym samym specyficzny model widowiska, łączący tradycyjny rytuał z nowoczesną medialnością. W tym przedstawieniu, tu jest plakat też do tego przedstawienia, taki fotomontaż również. W tym przedstawieniu ukazującym epokę od wybuchu wojny przez rewolucję rosyjską aż do zamordowania Karla Liebknechta i Róży Luksemburg w styczniu 1919 roku, Piskator w celu zarysowania, cytuję jego słowa, w pouczających obrazach całej teorii materializmu historycznego, koniec cytatu, wykorzystał obok dokumentów tekstowych, przemówień, artykułów i wycinków prasowych, odezw, ulotek politycznych, a także postaci i scen historycznych, autentyczne materiały wizualne z Archiwum Rzeszy. Tak powstał scenariusz spektaklu politycznego, który rozumieć należy jako dający się scenicznie odtwarzać schemat czy model intelektualny oparty na dialektycznym powiązaniu akcji scenicznej i wielkich sił historycznych, które oddziaływują na los człowieka. Użyte na scenie archiwalia przedstawiały panujące dwory Europy, ukazywały czasy mobilizacji i demobilizacji, a nade wszystko brutalnie odsłaniały okrucieństwa wojny, jakie stały się doświadczeniem milionów ofiar tej wojny. Ataki miotaczy ognia, rozerwane na strzępy ciała ludzkie, płonące miasta. Piskator szybko dostrzegł, jaki efekt wywoływały na widzach te obrazy. Raczej nieustanna konfrontacja ciała i obrazu, akcji i narracji, obecności i zapośredniczenia. Cytuję. Wstrząsający efekt, jaki dało zastosowanie filmu, dowiódł, że niezależnie od wszelkich teoretycznych rozważań, było to potrzebne nie tylko dla unaocznienia politycznych i społecznych powiązań, a więc w związku z treścią, lecz także słuszne w wyższym sensie w odniesieniu do formy. Moment zaskoczenia wynikły z przerzucenia się od filmu do scen granych był bardzo skuteczny, ale jeszcze silniejsze było napięcie dramatyczne wynikłe z połączenia tych dwóch form. Oddziaływając na siebie, potęgowały się, osiągając w niektórych fragmentach furiozo akcji, jakie rzadko udawało mi się przeżyć w teatrze. Kiedy na przykład po głosowaniu socjaldemokratów za kredytami wojennymi, scena grana, następował film ukazujący atak i pierwszych zabitych. Podkreślało to nie tylko polityczny charakter wydarzenia. Osiągnięto również wstrząs moralny u widza, a więc powstała sztuka. Okazało się, że najsilniejsze oddziaływanie polityczno-propagandowe osiągnięto tam, gdzie najmocniejszy był kształt artystyczny. Koniec cytatu. To wszystko Piskator oczywiście. Powyższa wypowiedź dobrze pokazuje, że teatr Piskatora stanowi już rodzaj metanarracji na temat narracji wizualnej o minionej wojnie. Reżyser i były żołnierz zdawał sobie sprawę, że obraz stał się tym nowoczesnym medium, dzięki któremu co prawda niemożliwe stało się wejście w doświadczenie, czy też jak chciał Benjamin, w przeżycie człowieka żołnierza, ale za to realne stało się wpływanie przez obraz na jego emocje, a także wywoływanie afektów u widzów oglądających wizualne reprezentacje doświadczenia wojny i przeżycia żołnierza, pozwalając na stworzenie czegoś w rodzaju afektywnej wspólnoty politycznej.
Cytuję, teatr stał się dla nich rzeczywistością i wkrótce przestał być teatrem, pisze Piscator. Znikł podział na scenę i widownię, powstała jedna wielka sala zebrań, jedno wielkie pole bitwy, jedna potężna demonstracja przeciw wojnie. Koniec cytatu. To właśnie rozpoznanie w Trotz Ale Dym afektywnego oddziaływania na publiczność za pomocą dokumentów politycznych doprowadziło do tego, że w kolejnych przedstawieniach Piscator nie tylko chętnie korzystał z montażu odnalezionych w archiwach państwowych obrazów dokumentalnych, ale również zaczął inscenizować nieistniejące materialnie obrazy, wytwarzając w ten sposób swoiste alternatywne archiwum wojny. Taki właśnie charakter miała słynna scena Trzech Cesarzy, z pod względem politycznym niewątpliwie najistotniejszego przedstawienia Piscatora, zatytułowanego Rasputin, die Romanow, der Krieg und das Volk, das gegen sie Aufstand, zrealizowanego w 1927 roku w Piscatorbühne, opartego w nikłym stopniu na dramacie Aleksieja Tolstoja, a w przeważającym na materiale źródłowym, począwszy od wspomnień francuskiego ambasadora w Petersburgu, Maurice'a Paleologue, przez dokumenty dotyczące wybuchu wojny zgromadzone przez Kautskiego, przemówienia Lenina, to umiem czytać, wspomnienia Ericha Ludendorffa, pamiętniki Józefa Stalina, listy i autobiografie Wilhelma II, podzieła zamki Leńskiego i Thompsona dotyczące Rasputina. Podaję tylko kilka tych źródeł. One obejmują dwie strony, samowyliczenie w książce, która jest takim rodzajem, się nazywa Arbeitsbiografie, że Piscator stworzył biografię swoją właśnie pracy, tak, to znaczy z tych dokumentów złożoną właściwie do teatru. Ale wracam. Całkowite rozbicie formy pierwotnego dramatu, a następnie dodanie szeregu opartych na dokumentach scen obrazów, co od dawna było już praktyką Piscatora, w tym przypadku służyć miało przekształceniu losu jednostki, Rasputina, w, cytuję Piscatora, rewie losów całej Europy, by wskazać, że każde pozornie lokalne wydarzenie znaleźć musi swoje uzasadnienie w międzynarodowych działaniach politycznych i militarnych. Tak mówi Piscator. Scena rozgrywająca się pomiędzy Wilhelmem II, carem Mikołajem II oraz Francem Józefem, którą Leo Lania napisał wyłącznie na podstawie źródeł historycznych, miała na celu, cytuję, ukazanie najważniejszych monarchów jako niesamodzielne narzędzia pozostające w służbie ekonomicznych interesów ich krajów. I to im, jako nieświadomym przedstawicielom potęg gospodarczych i militarnych, w kolejnej scenie została przeciwstawiona postać Lenina jako świadomego dążenia do rewolucji reprezentanta proletariatu. Scena Trzech Cesarzy, ukazująca monarchów w istocie jako bezmyślne marionetki, wywołała natychmiastowy sprzeciw. Najpierw ze strony tajnego doradcy finansowego cara Mikołaja, konsula generalnego Rosji Dmitra Rubinsteina, a następnie ze strony cesarza Wilhelma II, który poczuł się urażony sposobem przedstawienia go w teatrze na podobieństwo, jak czytamy w akcie oskarżenia. Tutaj mam akt z archiwum Piscatora, on wiele stron zajmuje. Cesarz II oskarża, Wilhelm II oskarża Piscatora za przedstawienie w teatrze. Czytam króciutki fragment, cały dokument jest fascynujący. Jak czytamy, poczuł się urażony sposobem przedstawienia go w teatrze na podobieństwo dwóch innych władców. Cytat. Franca Józefa jako kompletnego idioty i cara Mikołaja jako fanatycznego i pozbawionego charakteru półgłówka. Koniec cytatu. Najpierw nadeszło oskarżenie, potem odbył się proces, który podobnie jak ten wytoczony przez Rubinsteina zakończył się przegraną Piscatora. Klęska w sądzie zamieniła się jednak, jak to bywa, wielki sukces w teatrze. Znamy to. Podczas wieczornego przedstawienia sala teatru przy Nollendorfplatz wypełniona była po brzegi. Czytam. Kiedy na stanowiącej scenografię kuli ziemskiej, to widzieliście Państwo, taka była przestrzeń, tak zakomponowana, pojawił się napis świetlny Pietrograd, Berlin, Wiedeń, zapowiadający właśnie scenę monarchów, część widzów podniosła się z miejsc, żeby zobaczyć, co się wydarzy. Wówczas otworzyły się poszczególne segmenty i tak jak na wcześniejszych pokazach, w jednym pojawił się car Mikołaj, w drugim cesarz Franz Józef, a tylko w lewym segmencie wystąpił Leo Lania, scenarzysta, aby poinformować publiczność, że były cesarz sprzeciwił się przedstawianiu go na tej scenie. Następnie Lania przeczytał najważniejsze zdania z sentencji wyroku, jaki zapadł tego popołudnia. Koniec cytatu.
Publiczność nagrodziła to wystąpienie gorącymi oklaskami, przypieczętowując pozycję Piskatora jako twórcy nowoczesnego teatru politycznego, w którym skuteczną bronią przeciw narzucanym przez władzę narracjom historycznym miała okazać się sceniczna rekonstrukcja wydarzeń politycznych, nie zawsze materialnie istniejących w archiwum w postaci obiektów, lecz dających się inscenizować właśnie na podstawie źródeł dokumentalnych. To jest ta przewrotka. Takie rozumienie dokumentaryzmu jako właśnie performatywnej gry między prawdą a fikcją historyczną pozwala na spojrzenie na Teatr Piscatore jako na szczególne archiwum Wielkiej Wojny, będące zarazem miejscem tworzenia alternatywnych wersji rzeczywistości. I teraz chciałabym trochę pofantazjować. Zrodzone na gruzach doświadczenia wojennego, pacyfistyczne i komunistyczne przekonania twórcy niemieckiego, jego przeświadczenie o rewolucyjnych zadaniach teatru, polityczne zaangażowanie w losy społecznie wykluczonych, wreszcie skupienie na głosach mniejszości lokalnych sprawiły, że Teatr Piscatora stał się nie tylko rodzajem antywojennej trybuny politycznej, ale również, to moja taka teraz pierwsza, ja się wypowiadam, teza, nieoficjalnym archiwum kultury Europy Środkowo-Wschodniej, w którym dostrzec można również historię nieoczywistych i zapoznanych, a może nawet wypartych związków kultury polskiej i niemieckiej. Nie chodzi tu bynajmniej o wpływ estetyczny, jaki twórczość berlińskiego artysty wywarła na Zeittheater Leona Schillera, bo ta sprawa wydaje się dobrze rozpoznana i opisana. Chodzi raczej o ślady obecności zapomnianej historii polsko-niemieckiej, która ściśle wiąże się z udziałem w Wielkiej Wojnie żołnierzy pochodzących ze wschodnich prowincji pruskich. Śledząc losy kilku z nich, a właściwie efemeryczne pozostałości po ich biografiach, w różnym stopniu związanych z życiem i twórczością reżysera berlińskiej Volksbühne, postaram się pokazać, w jakim sensie ufundowany na ruinach Wielkiej Wojny Teatr Piscatora traktować można jako rodzaj dokumentacji wypartych narracji historycznych, a zwłaszcza nieobecnego w Polsce miejsca pamięci, jakim jest I wojna światowa. Postulowana przeze mnie perspektywa do badania nowoczesnego teatru politycznego ma swoje uzasadnienie teoretyczne w materializmie biograficznym i ściśle wiąże się z rozpoznaniami autorów migracji modernizmu, wedle których wszelkie narracje o nowoczesności od samego początku powstawały w oparciu o interferencję osi czasu z topograficznie ujętą przestrzenią. W przeciwieństwie jednak do znakomitych studiów zebranych przez Tomasza Majewskiego, Agnieszkę Rejniak-Majewską i Wiktora Marca, nie skupiam się na emigracji europejskiej elity intelektualnej do Stanów Zjednoczonych w latach 30., lecz na swoistych, nazywam to mikromigracjach, twórców teatru, jakie miały miejsce tuż po I wojnie światowej na peryferyjnych obszarach Europy. U nas. Mam jednak nadzieję, że opisane przeze mnie losy artystów, żołnierzy równie dobrze pokazują, że dopiero obserwując powtarzający się w dziejach ruch właśnie delokalizacji i przemieszczenia, można pojąć historyczną dynamikę nowoczesności. Można również, co wydaje się jeszcze istotniejsze, lepiej zrozumieć lokalne zmagania z nowoczesną formą, które oddziałują po dzień dzisiejszy na narracje historyczne, na sztukę i politykę. Jak się bowiem okaże, zarówno ulokowana zawsze gdzie indziej polska nowoczesność, jak i wyobrażona mapa polskości niekoniecznie pokrywają się z rzeczywistą geografią Polski. Dopiero patrząc z tak zakreślonej perspektywy, można uznać zakorzeniony w doświadczeniu Wielkiej Wojny Teatr Piscatora za alternatywne archiwum kultury europośrodkowo-wschodniej, za symboliczne miejsce artykulacji doświadczenia nowoczesności, które rozumiem jako doświadczenie właśnie wykorzenienia, dyslokacji, przekraczania nieokrzepłych jeszcze na postimperialnym gruncie granic etnicznych, narodowych i państwowych po I wojnie. Zaproponowana tu do analizy metoda biograficzno-terytorialna wiąże się jednocześnie z przekonaniem, że swoistej emancypacji dyskryminowanej w historiografii narodowej pamięci o złożonych losach polskich i niemieckich żołnierzy, a raczej ściślej w terminologii powinno powiedzieć żołnierzy Polaków, bo jakby polscy żołnierze to są legioniści, tak, ale żołnierzy Polaków i niemieckich żołnierzy, będących obywatelami pruskimi, można dokonać, rekonstruując te doświadczenia nie z perspektywy wielkiej historii, lecz jak proponuje autor znakomitej monografii Polacy w Armii Kaisera, Ryszard Kaczmarek, patrząc na historię oczyma zwykłego żołnierza, skazanego na bierne współuczestnictwo w rzezi narodów. Wydaje się, że to jest ważny punkt widzenia, pozwala bowiem dostrzec zarówno etniczne, jak i klasowe różnice wśród żołnierzy, które ujawniły się już u progu wojny w zróżnicowanym stosunku do jej wybuchu.
od entuzjazmu wśród niemieckiego mieszczaństwa i inteligencji, ale po lęk i raczej niechęć do mobilizacji wśród robotników oraz mniejszości narodowych zamieszkujących tereny pogranicze. Tę złożoność historii polsko-niemieckiej w czasie Wielkiej Wojny w szczególny sposób uzmysławiają biografie żołnierzy pochodzenia żydowskiego, którzy urodzili się i wychowywali na terenach wspólnie zamieszkiwanych przed I wojną światową przez Niemców, Żydów i Polaków. Wśród nich znaleźli się pochodzący z Szamocina dramatopisarz Ernst Toller, urodzony w Szczecinie pisarz Alfred Döblin, a także leśnianin Rudolf Leonhardt, poeta i komunista, publikujący swoje pacyfistyczne utwory także pod pseudonimem Robert Lewandowski. To dopiero uświadomiłam sobie niedawno. Wszyscy ci twórcy, niemieccy Żydzi, zamieszkujący przed wybuchem I wojny światowej tereny wschodnich prowincji pruskich, wmieszani byli w polskość w różnym stopniu i także w odmienny sposób próbowali ten temat przepracować po tym, kiedy zdjęli już mundury niemieckie, a kiedy jeszcze nie zostali jako Żydzi zmuszeni do emigracji z własnego kraju. Wszystkich ich łączyło nie tylko wspólne pochodzenie, przymus przemieszczeń geograficznych i kulturowych, udział w Wielkiej Wojnie w służbie cesarza niemieckiego, zrodzony pod wpływem ekstremalnych doświadczeń wojennych radykalny pacyfizm, ale również w różnym stopniu powiązanie ich twórczości artystycznej z teatrem Piscator. W 1925 roku w berlińskiej Volksbühne Piscator wyreżyserował sztukę Rudolfa Leonharda, właśnie Roberta Lewandowskiego, Ziegel am Horizont, czyli żagiel na horyzoncie, opartą na odnalezionej w jednej z berlińskich gazet nocie o kobiecie towarzyszce, która przejęła dowodzenie nad 60 marynarzami na statku rosyjskim płynącym z angielskiego portu Talbot do Leningradu. Nie mam oczywiście czasu na to, żeby to wszystko opowiedzieć, bardzo dokładnie każda z historii jest fascynująca, więc tylko takie krótkie zdania, w których możecie Państwo sobie choć trochę wyobrazić, o czym mogła być ta historia. Z kolei dramat Ernsta Tollera, Hopla, póki żyjemy, opowiadający historię skazanego na śmierć rewolucjonisty, który dzięki ułaskawieniu opuszcza mury więzienia, by trafić do szpitala psychiatrycznego, a następnie do świata pogrążonego w szaleństwie wojny, zainaugurował działalność pierwszej sceny Piscatora przy Nollendorfplatz w 1927 roku. Ta poniekąd autobiograficzna historia, za publicznie formułowane przekonania pacyfistyczne oraz za zaangażowanie w strajk fabryki amunicji w trakcie wojny, a także udział w organizacji strajku generalnego w Monachium, Toller trafił dwukrotnie do więzienia. Więc ta historia autobiograficzna proroczo odsłaniała zagrożenie powtarzalnością scenariuszy zachowań społecznych opartych na przemocy i szaleństwie. Walter Mehring, autor songów do Hopla, żyjemy, przestrzegał, że, cytuję, wszystko jest znowu jak przed wojną, przed następną wojną właśnie. To był rok 1927. Nie ulega wątpliwości, że Toller, który w 1916 roku, spędziwszy ponad rok w okopach pod Verdun, przeżył głęboki kryzys psychiczny, wcześniej rozpoznał ten bezwzględnie powtarzalny mechanizm przemocy. 22 maja 1939 roku w Nowym Jorku, gdzie na emigracji przebywał również Piscator, Toller popełnił samobójstwo. Najmniej oczywiste wydają się związki z teatrem Piscatora Alfreda Döblina, którego żaden utwór nie znalazł się na scenie. Niemniej to właśnie Döblin, po obejrzeniu przedstawienia Fanen z 1924 roku, dostrzegł w zrealizowanej przez Piscatora inscenizacji Powstania Anarchistów z Chicago wielki potencjał teatru epickiego, rozpoznając w dramatycznej opowieści w obrazach, w których nowoczesny montaż umożliwił przede wszystkim film, moc politycznego oddziaływania sztuki. Ta metoda uwolnienia epickości w akcji dramatycznej, oparta na montażu elementów heterogenicznych, stała się następnie fundamentem narracyjnym jego wielkiego dzieła z 1929 roku, a być może najważniejszej powieści XX wieku, Berlin Alexanderplatz, w której Döblin, zestawiając ze sobą rozmaite dokumenty, teksty, języki, style i dyskursy, dokonał bezwzględnej diagnozy opartego na przemocy życia społecznego i ekonomicznego w Republice Weimarskiej. Choć słowo wojna pojawia się w tej powieści podejrzanie rzadko, to jednak stanowiąca jej oś fabularną historia Franka Biberkopfa nie pozostawia wątpliwości, że Döblin upatrywał przyczyn chaosu etycznego i politycznego Niemiec w doświadczeniach Wielkiej Wojny. Niewątpliwie jako rezultat oddziaływania machiny wojennej na pozbawioną wpływu na politykę jednostkę należy odczytywać losy zwykłego proletariusza, a zarazem byłego żołnierza armii Kaisera, które zamknięte zostały przez Döblina w ramy
można powiedzieć, więzienia właśnie i kliniki psychiatrycznej, tych podobnie jak koszary wojskowe instytucjonalnych wcieleń nowoczesnej władzy. Swoje nowe, pomyślane jako dobre i porządne życie, po wyjściu z więzienia Biberkopf rozpoczyna od brutalnego gwałtu na kobiecie. Następnie zamienia je w pasmo upadków osobistych i przestępstw kryminalnych, by niczym zamieszkujące ówczesny Berlin figury inwalidów wojennych z odciętą ręką trafić do kliniki psychiatrycznej. To tutaj dopiero powróci ze zwielokrotnioną mocą tłumiona przez lata pamięć o minionej wojnie w obrazie nadchodzącej, cytat z powieści, jutrzenki swobody. Kolejnej, jeszcze bardziej bezwzględnej wojny. Szary robotnik, słysząc zewsząd napierający miarowy krok w rytmie bębnów, ironicznie podsumowuje własny los jako los w świecie, w którym jest, co prawda, inny, ale nie ma już człowieka. Cytuję, to można by było jako ważny manifest chyba też dziś opublikować. Bądź czujny, co się dzieje na świecie. Świat nie jest zrobiony z cukru. Jeśli rzucą bomby gazowe, będę musiał się udusić. Nie wiadomo, dlaczego oni je rzucili, ale nie o to chodzi. Miałeś czas dawniej o tym pomyśleć. Gdy będzie wojna, wezmą mnie do wojska. Ja nie wiem po co. Wojna odbędzie się i beze mnie. A jednak ja jestem winowajcą i spotka mnie słuszna kara. Bądź czujny, nie jesteś sam na świecie. Piscator nigdy nie wystawił Berlin Alexanderplatz. W roku wydania tej powieści, wielkiego światowego kryzysu, tuż po inscenizacji sztuki Waltera Maringa Der Kaufmann von Berlin, czyli kupiec berliński, załamała się jego druga scena. Nie mając do dyspozycji stałej siedziby, przygotował wówczas sztukę Karla Kredę, paragraf 218, ostro sprzeciwiającej się zakazowi aborcji i wyjechał z nią w objazd Niemiec. Niedługo potem, na skutek wzrastających nastrojów faszystowskich, Piscator rozpoczął lata emigracji, najpierw w Związku Radzieckim, potem w Stanach Zjednoczonych. Berlin Alexanderplatz powrócił jednak na scenę dzięki moim przekonaniu wielkiemu kontynuatorowi idei teatru politycznego Piscatora, czyli Frankowi Kastorfowi w 2005 roku, najpierw przeznaczonym do rozbiórki symbolu upadłej utopii komunistycznej w Palast der Republik w Berlinie, a następnie na dawnej scenie Piscatora w Volksbühne am Rosa Luxemburg Platz. To tutaj również Kastorf w 2010 roku, w czasach globalnego kryzysu finansowego, zarazem w ponownie zagrożonym ideologią czystości rasy niemieckiej w współczesnym Berlinie, powtórzył gest swojego poprzednika, wystawiając Kaufmann von Berlin, czyli kupca berlińskiego. Inscenizując historię Żyda ze wschodu, Simona Haima Kaftana w 2010 roku, a zatem w momencie, kiedy temat faszyzmu powrócił w przestrzeń debaty publicznej z nieoczekiwaną ostrością, zwłaszcza za sprawą sukcesu książki Niemcy likwidują się same, jak wystawiamy nasz kraj na ryzyko, Tilo Saracina, Frank Kastorf ukazał głębokie powiązanie faszyzmu i kapitalizmu, a także przerażające historyczne kontinuum niemieckiego nacjonalizmu jako rezultatu Wielkiej Wojny właśnie, zrodzonej na gruncie nowoczesnych teorii rasy i imperializmu. Ten wyjątkowy spektakl Kastorfa, choć, a może właśnie dlatego, że został odrzucony przez większość krytyki i publiczności, można traktować jako swoiste archiwum głęboko osadzonych w historii, nieustannie powracających lęków i fantazmatów współczesnych Niemców. Niemniej to otwierająca to przedstawienie sytuacja, podczas której w powolnym rytmie, na gigantycznej, pustej scenie, widzowie zostają skonfrontowani z wykrojonym światłem, przedziałem w pociągu, wiozącym ubranych w hałaty Żydów ze wschodu, uznać można za moment, w którym historia opowiada na scenie o samej sobie. Ożywa jako nekroperformance. Volksbühne natomiast, jako teatr znajdujący się w byłym Berlinie Wschodnim i za sprawą Kastorfa, będący świadomy swej geopolitycznej tożsamości, okazuje się swego rodzaju nekropolią archiwum, w którym wciąż na nowo odgrywa się i rekonstruuje historię Europy Środkowo-Wschodniej. To właśnie w przywołanej tutaj scenie skupca berlińskiego w Volksbühne jako teatr, a zarazem żywe archiwum, znalazła się w czasie i miejscu swojego powstania. W dawnej dzielnicy biedy Scheunenviertel, zamieszkiwanej przez masy robotnicze oraz polskich i galicyjskich Żydów. Zanim to jeszcze kilka zdjęć przemian tego budynku. Ale tutaj jest właśnie Scheunenviertel Berlin. Wracamy do międzywojna, rok 33. W tej również dzielnicy Alfred Döblin, po powrocie z wojny, podczas której pracował w szpitalu wojskowym w Saargemünd,
był lekarzem proletariatu. I to tutaj w 1923 roku na skutek pogromu, do jakiego doszło w Scheinenviertel ze strony tysięcy bezrobotnych, którym 5 listopada 1923 roku odmówiono wypłaty pieniędzy, został skonfrontowany z własnym pochodzeniem. Wkrótce, pod wpływem idei solidarności z Żydami z Europy Wschodniej, w swoich publicznych wystąpieniach Dublin zaczął formułować koncepcję autonomizacji Ostjuden, którzy w antysemickim języku niemieckim funkcjonowali wówczas również jako Polakiem, przeciwstawieni zasymilowanym Westjuden, którzy byli określani jako Jekes. W 1925 roku udał się natomiast do Polski, by poznać kraj pochodzenia swojego ojca, czego efektem stał się znakomity zbiór reportaży Podróż po Polsce, zawierający przenikliwe portrety społeczeństwa polskiego w 20 latach, na początku lat 20, zamieszkującego zróżnicowane pod względem religijnym, etnicznym, klasowym i politycznym miasta. Warszawę, Wilno, Lublin, Lwów, Drohobycz, Kraków, Zakopane i Łódź. To są jego przystanki. Zdystansowane spojrzenie zewnętrznego obserwatora i poniekąd antropologa przyniosło zwłaszcza bardzo niepokojący obraz emancypacji mas z Europy Wschodniej, którą cechuje nacjonalizm, propaństwowość, tak bardzo zdaniem Dublina skompromitowane przez doświadczenie I wojny światowej. Ciekawie zinterpretował te lęki niemieckiego pisarza przed zaobserwowaną w Polsce manią wielkości, ignorancją i nienawiścią w nauczaniu historii, bezwarunkowym patriotyzmem państwowym Henryk Grünberg, pisząc, że Dublin dobrze wiedział, cytuję, że zasymilować Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Żydów, Niemców w Polsce się nie da, ponieważ asymilacja wymaga dobrej woli z obu stron, czego dowiodły opłakane skutki asymilacji Żydów w Polsce po II wojnie światowej. Przerażała go tyrania tego, co narodowe, zarówno u Polaków, jak i u mniejszości. Widział, jak izolują się, przegrzewają psychicznie, coraz bardziej się zacinają, jak strasznie przesadzają. I przeczuwał tysiąc nieszczęść, do których miało dojść w tak bliskich już latach Holokaustu i polsko-ukraińskich rzezi. Koniec cytatu. Jednocześnie Dublin wielokrotnie wyrażał swoje poczucie obcości, odwiedzając dzielnice żydowskie. Niepokoi go tutaj, podobnie zresztą jak i w całej Polsce, głębokie rozwarstwienie ekonomiczne. Nieustannie powracające zdanie to pytanie właściwie. Kto w tym kraju głoduje, kto jest syty? Ale przede wszystkim przerażają go wciąż tutaj obecne przejawy, cytuję, żydowskiego średniowiecza w Europie Wschodniej. Prawdziwie katartyczny charakter ma zwłaszcza wizyta na cmentarzu w Wigilię Żydowskiego Święta Pojednania, gdzie napotkany tłum żebraków, ślepców, głuchoniemych, przybierających ciałami do grobów zawodzących kobiet, wywołuje w nim ekstremalne emocje. Cytuję. To jest tak świetna literatura, że pozwolę sobie parę razy zacytować. Dreszcz mnie przenika po tym, co widziałem i słyszałem. Jadę z powrotem tramwajem, wchodzę po hotelowych schodach, siedzę w moim pokoju i ciągle nie mogę dojść do siebie. To coś przerażającego, jakieś echo pierwotnej natury, jakiś atawizm. Czy to ma cokolwiek wspólnego z żydowstwem? Toż to żywe relikty pradawnych wyobrażeń, relikty lęku przed zmarłymi, przed błąkającymi się duszami, uczucie przekazane ludziom tego narodu wraz z religią, pozostałość innej religii, animizmu, kultu zmarłych. Koniec cytatu. Przeszłość wschodnioeuropejskiego Żyda, oparta na własnym stroju, języku, religii, obyczaju, pradawnym poczuciu tożsamości i narodowej świadomości, ta tradycja narodu żydowskiego, z której, cytuję Dublina, ktoś, kto zna tylko zachodnią Europę, nie zdaje sobie sprawy, koniec cytatu, staje się dla Dublina rozpoznaniem pod względem tożsamościowym absolutnie fundamentalnym. Z jednej strony uczestnictwo w tych pierwotnych rytuałach wywołuje w nim wstręt, przerażenie i odrzucenie, z drugiej zaś pozwala mu uwierzyć, że lud żydowski jako aktywna wspólnota kulturowa wciąż istnieje, że, cytuję, duch żyje, że działa w naturze. To fundamentalne, odnalezione na głębokim poziomie utożsamienia okaże się jednak tymczasowe. W pociągu do ostatniej przed Berlinem stacji, do Gdańska, jak mówi o tym Dublin, tej hybrydy z dziwaczną suwerennością, Niemiec Dublin doświadczy bowiem podwójnego efektu obcości i jako Żyd, i jako Niemiec w polskim pociągu. Kiedy podróż powrotną spędzi sam na sam w przedziale z młodym mężczyzną, czytającym narodowo-demokratyczne gazety. Ich konwersacja zacznie się od komentarza, jak się wkrótce okaże, byłego żołnierza Wielkiej Wojny. Również był, pochodzącego z zaboru pruskiego, zatem walczącego w mundurze niemieckim. I walczącego początkowo po stronie mocarstw centralnych, a potem po stronie aliantów. Cytuję, ktoś, kto mówi w Polsce po niemiecku, nie może liczyć na sympatię.
Te słowa okazały się początkiem wielkiej tyrady nienawiści wypowiedzianej w obecności Dyblina o Niemcach, a przede wszystkim o Żydach. Nie są w Polsce rozproszeni, przekonywał polski patriota Dyblina, który został przez niego rozpoznany jako niemiecki współpasażer. Są nacją, narodem. W miastach w ich posiadaniu są całe dzielnice. Zostali wpuszczeni do Polski, na z czego teraz żyją, tu i gdzie indziej, z niedorozwoju innego narodu. Nie dają mojemu narodowi wspiąć się wyżej, bo wtedy sami by zginęli. Jeśli jakiś naród jest opóźniony w rozwoju, nie pozwalają mu ozdrowieć, a nasz naród jest opóźniony w rozwoju. Pewnie pan zaobserwował, jak zdominowali handel, jak się bogacą kosztem naszego bogactwa. To wszystko saprofity, grzyby gnilne, grzyby, które się żywią ginącą tkanką pasożyty to rasa bakterii. Koniec cytatu. Przekonania wypowiadane przez polskiego patriotę, uwaga, w dobrej Niemczyźnie bez akcentu, tak opisał to Dyblin, nie były bynajmniej świadectwem XIX-wiecznych uprzedzeń, lecz przejawem tej samej nowoczesnej formy rasizmu, jaka w latach dwudziestych opanowywała wyobraźnię mas niemieckich. Tak mi się wydaje. Ideologii, która, jak słusznie przekonywał już w 1933 roku Wilhelm Reich, by skutecznie pokonać marksizm, opierała się na konserwatywnych strukturach osobowości swoich zwolenników, a zarazem budowała nacjonalistyczny imperializm metodami zapożyczonymi z marksizmu i jego technikami organizowania mas, ukrywając w istocie czysto reakcyjny charakter pod swoim głównym zapleczem politycznym, stanem średnim wywodzącym się z urzędników, średnio zamożnych kupców, a przede wszystkim migrujących do miast chłopów. Rewolucyjnie zaangażowani twórcy, tacy jak Piscator, przeciwwagę dla rodzącego się nazizmu widzieli w konsekwentnie głoszonych poglądach pacyfistycznych, rozpoznając w imperializmie nacjonalistycznym zagrożenie kolejną wojną. Być może dlatego Teatr Piscatora stał się miejscem artykulacji głosów o tożsamościach niejednoznacznych, migrujących, którym trudno było identyfikować się z jednym państwem i z jednym narodem. Wydany w 1929 roku Teatr Polityczny Piscatora można zatem czytać jako próbę przepracowania wspólnej traumy, jaka stała się udziałem całego pokolenia żołnierzy Wielkiej Wojny, a zarazem sformułowania antidotum na narastające już wówczas nastroje faszystowskie i postępującą militaryzację przygotowujące Niemcy do nowej wojny. Powrót do doświadczenia 14-18 był jednocześnie powrotem do świata, w którym radykalne pojęcie narodu zostało już wprawdzie sformułowane, ale nie zostało jeszcze w pełni wcielone. Dlatego w armii cesarza niemieckiego znaleźć się mogli zarówno Niemcy, jak i niemieccy Żydzi ze wschodu, a także Polacy pochodzący ze wschodnich prowincji pruskich. Ich wspólna egzystencja w okopach często prowadziła do rozpoznania fałszywości abstrakcyjnego pojęcia narodu i, zwłaszcza w przypadku żołnierzy wywodzących się ze środowisk artystycznych i intelektualnych, rozwijania idei pacyfistycznych. Poznałem wojnę jako przeżycie, nie jesteście w stanie mnie omamić. Ja i moi przyjaciele przeżyliśmy wojnę i to wojna jako przeżycie zawiodła nas na front życia, na front pokoju, do bezwarunkowej walki o życie i przeciwko wojnie. Tak pisał w 1936 roku w artykule Wir Kriegsdichter, my poeci wojenni, Rudolf Leonard, Robert Lewandowski, wracając do źródeł swych politycznych przekonań. Jako żołnierz armii Kaisera, stacjonujący zimą 14-15 na Mazurach, a następnie po ciężkich odmrożeniach, silnym uszkodzeniu nosa i wstrząśnięciu mózgu, hospitalizowany w lazarecie w Insterburgu, czyli dzisiejszym Czerniachowsku, Leonhard w 16 roku napisał sztukę Die Vorhöhle, przed piekle, tak można było to przetłumaczyć, będącą, podobnie jak pisane wówczas wiersze, wyrazem skrajnego rozczarowania wojną, na którą w 14 roku zgłosił się jako ochotnik. Ze względu na pacyfistyczny charakter, dramat został zabroniony i dopiero w 19 roku wystawiła go berlińska Scena Die Tribüne, którą poeta założył wspólnie z Karl Heinzem Martinem. Trudno się jednak dziwić, tytułowe przedpiekle to zamknięta przestrzeń nosząca znamiona szpitala wojskowego, a zarazem aresztu, która zostaje tu rozpoznana jako instytucja we władzy. Wąska scena, czytamy w didaskaliach tego jak dotąd nieopublikowanego dramatu, przedstawia ustawione pod kątem łóżko żołnierza, które sugeruje, że z prawej i z lewej ciągnie się rząd identycznych łóżek z innymi rannymi. Z tyłu znajduje się stół z opatrunkami i narzędziami lekarskimi, w pobliżu którego wciąż kręcą się lekarz i strażnik. Pomieszczenie jest ubogie, niezbyt czyste, słabo oświetlone, zimne.
Bohaterem tej rozgrywającej się w nowoczesnym laboratorium wiedzy władzy sztuki jest ranny żołnierz z amputowaną nogą, który staje się wojennym Evremenem. Nie ma nawet imienia, nazywany jest po prostu żołnierzem. Ukazany w statycznym obrazie leżącego na łóżku, zawiniętego w bandaże człowieka kukły, przyjmuje na naszych oczach kolejne dawki morfiny i opowiada o poczuciu siebie przez doświadczenie własnego ciała, z którego zostały już tylko strzępy. To jest cytat ze sztuki. Jednocześnie sam siebie określa jako innego, mówiąc, że ranny nie jest ani żołnierzem, ani człowiekiem, bo przecież niemiecki żołnierz nie czuje bólu. A człowiek ma, cytuję, zamkniętą skórę, która gładko układa się wokół pięknego ciała. A skoro żołnierz został odczłowieczony, to stoi teraz ponad prawem i może krzyczeć. Nie ulega wątpliwości, że z perspektywy pacyfizmu to właśnie ekstremalne, biologiczne doświadczenie żołnierza Wielkiej Wojny stawało się mimo różnic etnicznych, klasowych czy narodowych doświadczeniem głęboko wspólnotowym, a ból, cierpienie, śmierć płaszczyzną na swój sposób wspólnototwórczą. Dobitnie ujął to po latach Remarque na Zachodzie bez zmian. Cytuję. Piętro niżej leżą ranni z postrzałami brzuchów, kręgosłupa, z postrzałami głowy oraz amputowani całkowicie. Na prawym skrzydle postrzały szczęki, zatruci gazem, postrzały nosa, uszu i krtani. Na lewym ślepi, postrzały płuc, miednicy, stawów, nerek, jąder, żołądka. Dwaj umierają na tężec. Skóra staje się sina, członki tężeją, wreszcie żyją, długo już tylko oczy. Oglądam rany jelit, które stale pełne są łajna. Lekarza pokazuje mi zdjęcia rentgenowskie zmiażdżonych całkowicie kości biodrowych, kolan i barków. Niepodobna zrozumieć, iż ponad tak postrzępionymi ciałami tkwią jeszcze ludzkie twarze, w których życie kontynuuje codzienną pracę. A przy tym jest to tylko jedyny lazaret, jedyny szpital. Istnieją ich setki, tysiące w Niemczech, setki, tysiące we Francji, setki, tysiące w Rosji. Jakżeż pozbawione sensu jest wszystko, co kiedykolwiek zostało napisane, uczynione i pomyślane. Ale przypomnijmy, to właśnie w tym szpitalu żołnierze, w powieści Remarque'a, żołnierze armii Kaisera pomagają swojemu 40-letniemu koledze z wojska, Polakowi Janowi Lewandowskiemu, pogruchotanemu kulami kalece i byłemu stolarzowi, sprowadzić do lazaretu żonę, by, być może po raz ostatni, mogli się kochać. Stosunek seksualny, podczas którego oboje gadają w swoim języku, jak pisze Remarque, Niemcy obserwują z czułością i ożywieniem, a główny bohater dostrzega w tej warunkowanej wojną sytuacji nagiego życia potencjał odnowienia więzów międzyludzkich. Cytat. Wszystko poszło jak z płatka. Czujemy się teraz niby jak wielka rodzina. Kobiecina ożywiła się, a Lewandowski leży sobie promieniujący i spocony. Zapewne pod wpływem doświadczeń lazaretowych Rudolf Leonhardt, autor wydanego w 25 roku tomu wierszy Das nackte Leben, czyli Nagie życie, sformułował już w 16 roku własne poglądy pacyfistyczne. Konsekwencją własnego poczucia narodowego, pisał, jest uznanie istnienia innych narodów, a to oznacza proste zastosowanie. Wykonanie ostatniego kroku do uświadomienia sobie wielości ich bogactwa, a w rezultacie do miłości innych narodów, do miłości całego świata. To zdanie pochodzący z Leszna poeta opublikował w posłowie do wydanego w 1918 roku tomiku wierszy Polnische Gedichte, wiersze polskie. To było dla mnie odkrycie w archiwum Piscatora, zresztą odnalezione, który to tomik stanowi niezwykłe świadectwo nie tylko relacji istniejących między Niemcami a Polakami wewnątrz armii pruskiej, ale także głębokiej wiedzy o etycznych problemach polskich żołnierzy, właśnie walczących we wrogich armiach. To właśnie rozpoznanie sytuacji bratobójczej, w jakiej za sprawą globalnego konfliktu zbrojnego znaleźli się rozproszeni w różnych armiach zaborczych Polacy, prowadzi Leonarda do uznania sprawy polskiej za sprawę wszystkich pokojowo nastawionych Europejczyków, w tym również obywateli niemieckich. Daruję sobie czytanie po niemiecku wiersza. Proszę mi uwierzyć na słowo. Poezja była niewątpliwie w trakcie wojny jedną z najczęściej stosowanych form wyrazu sprzeciwu wobec przemocy i nacjonalizmu, a także dzięki lapidarności i łatwości kolportażu najlepszym sposobem manifestacji idei pacyfistycznie nastawionych twórców żołnierzy. Piscator
który po wojnie mocno odcinał się od ekspresjonizmu jako kierunku zbyt skoncentrowanego na problematyce indywiduum, w jednych ze swoich wojennych wspomnień pisał, że na ukształtowanie się jego poglądów estetycznych i politycznych duży wpływ miała regularna lektura w okopach organu ekspresjonistów Die Aktion, który docierał do żołnierzy armii Kaisera za sprawą redaktora naczelnego i wydawcy tego czasopisma, pacyfisty Franza Pfemferta. Piscator pisał tak. Kiedy spostrzegłem tytuł Die Aktion, kiedy zobaczyłem, jak wiersz za wierszem opisują moje cierpienie, mój strach, moje życie i moją prawdopodobną śmierć, stało się dla mnie jasne, że nie rządzi nami wola Boga, że to nie jakieś przeklęte i nieodwracalne fatum wepchnęło nas w to gówno, lecz że doprowadził do tego gwałt dokonany na ludzkości i na człowieku. To rozpoznanie zawdzięczam Pfemfertowi i jego Die Aktion. Rubryką Gedichte vom Schlachtfeld, czyli wiersze z pola walki, bo o niej mowa w powyższym cytacie, interesował się również służący w tej samej armii co Piscator, Witold Hulewicz. Ten pochodzący z ziemiaństwa wielkopolskiego przyszły poeta i tłumacz Rilkego w 1914 roku jako 19-latek został wcielony do armii niemieckiej, gdzie służył aż do wybuchu rewolucji w Niemczech w listopadzie 1918 roku. Spisywane podczas wojny wrażenia z życia na froncie wysyłał w formie listów do matki pianistki Heleny Skaczkowskiej, która drukowała je w polskich gazetach lokalnych, takich jak już przywoływany dzisiaj Dziennik Poznański i Kurier Poznański. Jednocześnie utrzymywał stały kontakt listowy z Jerzym, jednym z braci Hulewiczów, który nie wyruszył na wojnę i pozostał w majątku Kościanki, gdzie od grudnia 16 roku wspólnie ze Stanisławem Przybyszewskim planowali wydanie polskiego czasopisma ekspresjonistycznego Zdrój. Jego pierwszy numer ukazał się na jesieni 17 roku, zaś Witold debiutował w niej pod pseudonimem Olwit w marcu 18 roku. Recenzją z książki Bernharda Kellermana Der Krieg im Westen, czyli Wojna na Zachodzie. Wkrótce zaczął publikować w Zdroju najpierw przekłady poezji frontowej właśnie z Die Aktion, a następnie własne wiersze, które zostały opublikowane w 21 roku w tomiku Płomień w garści. W utworach tych utrzymanych w tonie ekspresjonistycznej liryki antywojennej kluczową rolę w kształtowaniu się nowego języka odgrywało właśnie radykalne doświadczenie ciała na froncie. Również nie będę czytać, odsyłam Państwa do tomiku z 21 roku Olwit, Płomień w garści, nakładem Zdroju, Poznań 1921. Pisane nad Sommą liryki Hulewicza, trzeba to powiedzieć, diametralnie różnią się od odrodzonej w 1914 roku poezji legionowej. Nie tylko tym, że w przeciwieństwie do wielokrotnie wznawianych w trakcie I wojny światowej i po niej antologii polskiej poezji legionowej, Płomień w garści ukazał się nakładem rodziny Hulewiczów w 1921 roku jeden raz. Utwory Hulewicza funkcjonują przede wszystkim w całkowicie odmiennych ramach estetycznych i politycznych. Ich ewidentny punkt odniesienia stanowi opisane tutaj materialno-cielesne doświadczenia żołnierza Wielkiej Wojny. Poezja legionowa natomiast nie podejmowała realnej problematyki nietrwałości i niepewności życia w okopach, nie rozważała również dylematów moralnych, jakie musiały powstawać w żołnierzach w kontakcie z bestialstwem, przemocą i ze śmiercią. Ten specyficzny gatunek literacki nie był bowiem zakorzeniony w teraźniejszości i konkretności tej bezwzględnie nowoczesnej wojny, lecz w XIX-wiecznej idei powstań narodowo-wyzwoleńczych. Poezja legionowa pozostawała zatem w kręgu oddziaływania tradycji romantyzmu tyrtejskiego oraz twórczości poetów, żołnierzy legionów polskich we Włoszech, opiewanych przez Adama Mickiewicza w wykładach o literaturze słowiańskiej w Collège de France w Paryżu. Nic zatem dziwnego, że wiersze rówieśników Hulewicza, Józefa Mączki, Edwarda Słońskiego czy Józefa Andrzeja Teslara, nie były rezultatem poszukiwań nowych form wyrazu. Wręcz przeciwnie, reprodukowały dawne i łatwo odnawialne wzorce poezji żołnierskiej, by często zamienione w pieśń nobilitować godność żołnierza Legionów Piłsudskiego jako kontynuatora polskiej tradycji patriotycznej i powstańczej, a używając technik perswazji wzywać naród do walki o niepodległość kraju. Wstań, to Państwo znają na pewno ze szkoły, wstań Polsko moja, uderz w czyn, idź znów przebojem w ból szalony, już płonie ląd podziemnych min, krwawą godzinę biły dzwony, zerwane pęta, uderz w czyn. Podczas gdy słynne wersy, które wyszły spod pióra Mączki, nie tylko stanowiły ważny punkt odniesienia w Polsce międzywojennej, ale również z całą swą ideologiczną mocą powracają współcześnie w retoryce środowisk prawicowych, zwłaszcza z okazji święta odzyskania niepodległości. Odsyłam Państwa do Wiecu Prawa i Sprawiedliwości z 2008 roku, gdzie rozpoczynał się właśnie tym wierszem Józefa Mączki.
to wiersze Witolda Hulewicza wciąż pozostają w polskiej pamięci zbiorowej dość mało obecnym śladem doświadczeń żołnierzy Wielkiej Wojny. Wpływ na to ma, w moim przekonaniu, przede wszystkim wizerunek Witolda Hulewicza jako żołnierza armii Kaisera, pozostający w absolutnej sprzeczności z wizerunkiem żołnierza właśnie Legionów Polskich. Żołnierza Polaka i polskiego żołnierza, który w równym stopniu, co w poezji, podlegał nieustannej rekonstrukcji zarówno w trakcie Wielkiej Wojny, jak i w okresie międzywojennym, w malarstwie legionowym. Znakomicie aspekt ten odsłania słynna objazdowa wystawa Legionów Polskich z lat 16-17, wśród której współorganizatorów znalazł się jeden z tych poetów, Józef Andrzej Teslar. Starał się on zagrzewać do boju, nie tylko pisząc poezję, łatwo dającą układać się w piosenki żołnierskie, ale również jako współredaktor katalogu wystawy Legionów Polskich w Warszawie oraz autor wstępu do edycji lublińskiej. Zarówno wystawa, jak i introdukcja chorążego Teslara utrzymana była w podniosłym tonie i retoryce narodowo-wyzwoleńczej, która ignorowała miliony ofiar, jakie poniesione zostały, zwłaszcza w roku inauguracji wystawy, czyli w 1916 roku, w tym globalnym konflikcie zbrojnym. Cytuję wstęp do katalogu. W wojennym ryku, szalejący po całej Europie olbrzymów, zabrzmiał nareszcie śmiały, przemożny ton narodu od wieku uciśnionego. W wolności zabrzmiał głos. Ponad ruiny i zgliszcza, ponad kałuże i lasy krzyżów żołnierskich wschodzi od wieku wyglądane słońce wolności. Stare orły napoleońskich legionów przetarły oczy, ujrzawszy w kurzawie tylu bitew, opromienione tego słońca blaskiem, śniade twarze szarych legionowych żołnierzy. Na odgłos strzałów spod Mołotkowa, krzywo płotów i lasków obudzili się polegli ongiś pod Racławicami, Raszynem, Grochowem i Ostrołęką. Triumfalnemu okrzykowi Koziatulskiego spod Samosierry odpowiedziało szalone hurra szarżujących na poczwórne okopy moskiewskie ułanów szwadronu Wąsowicza pod Rokitną. 1916 rok. W tworzeniu ikonografii Legionów Polskich wzięło udział wielu artystów, którzy swoje prace wystawili również w poprzedzającym wybuch I wojny światowej salonie roku 1913, dorocznej wystawie odbywającej się w Warszawskim Towarzystwie Sztuk Pięknych Zachęta. Znaleźli się wśród nich m.in. Julian Fałat, Stanisław Jaworski, Stanisław Lenz, Jan Rębowski, Wojciech Kossak i Stanisław Bagiński. Na obu wystawach powtarzały się te same nazwiska malarzy, choć kontekst estetyczny i polityczny wydawał się całkowicie odmienny. Prezentowane na wystawie Legionów portrety żołnierzy i sceny batalistyczne ukazywały wprawdzie XX-wieczny typ umundurowania i nowe rodzaje broni, niemniej sposób obrazowania, tym samym konstruowania za jego sprawą narracji historycznej, był głęboko osadzony we wzorcach przeszłości. Te wysoce konwencjonalne i akademickie płótna stanowiły zatem nie tyle formę ekspresji doświadczenia żołnierzy trwającej wojny, ile raczej rekonstrukcję scen z wojen napoleońskich, do których rozlicznych modeli dostarczało malarstwo polskie sprzed wybuchu I wojny światowej. W tym sensie powtarzające się na wystawie Legionów z 16 i 17 roku nazwiska artystów prezentujących swoje prace w roku 1913 w Zachęcie, z których wielu w 1915 włożyło mundury legionowe, wydają się mieć głęboki sens symboliczny, który zaważył na konstruowaniu polskiej pamięci zbiorowej właśnie o Wielkiej Wojnie. Warto przypomnieć, że rok 13 był rokiem jubileuszowym. Świętowano 10. z kolei salon w Zachęcie, ale nade wszystko 50-lecie wybuchu Powstania Styczniowego, 150. rocznicę urodzin księcia Józefa Poniatowskiego oraz 100-lecie jego fatalnej śmierci w bitwie pod Lipskiem. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie śmierć wodza Naczelnego Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego zaważyła na silnie politycznym odczytaniu wystawy w 13 roku, polegającym na uwydatnieniu, wbrew większości prezentowanych na niej obrazów, wątków batalistycznych czy szerzej militarnych. Na te właśnie aspekty zwracali uwagę recenzenci salonu, a także zamieszczona w katalogu do wystawy reklama, to jest cytat z tego katalogu, najświeższej powieści Henryka Sienkiewicza Legiony, mającej przedstawiać okres od wojen włoskich Napoleona I przez wyprawę na San Domingo, aż do czasów Księstwa Warszawskiego i bitwy pod Raszynem. Słusznie zwraca uwagę Wojciech Szymański, że, cytuję, ostatnia i nigdy niedokończona powieść Sienkiewicza z ilustracjami Wojciecha Kossaka była wyrazem i wytworem tej samej polskiej kultury pamięci początku XX wieku, co prezentowane na salonie obrazy Bagińskiego i Kossaka. Ta pamięć zaś, ogniskująca się wokół debaty o polskim udziale w epopei napoleońskiej, zwłaszcza w poprzedzającym wybuch I wojny światowej w 1913 roku, skupiła się na sile zbrojnej Księstwa Warszawskiego i jej naczelnym wodzu. Koniec cytatu.
Warto tu dodać, że wizerunek wodza ukształtowany był w równym stopniu przez jego odwagę polityczną i militarną, co poprzez obraz księcia żołnierza ciężko rannego w starciu z wojskami rosyjsko-pruskimi i umierającego w polskim mundurze w nurtach niemieckiej rzeki Białej Elstery. Książę Poniatowski od razu po swojej śmierci bohaterskiej, chociaż przecież omyłkowo zadanej przez strzelającej do niego Francuzów, stał się obiektem kultu narodowego, do czego przyczynił się, a zarazem czego wyrazem, przyczyniła się, a zarazem czego wyrazem była podwójna ekshumacja i potrójny pogrzeb. W 1813 roku na cmentarzu świętego Jana w Lipsku, w 1814 roku w podziemiach Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie i w 1817 roku w katedrze na Wawelu. Zwłaszcza ten ostatni pochówek miał znaczenie ze wszechmiar symboliczne. Zapoczątkował bowiem tradycję chowania tam wieszczów i bohaterów, zamieniając krakowską katedrę w najważniejsze polskie nekropolis. Niespełna wiek później, po uroczystej ekshumacji w Montmercy i podniosłej ceremonii pogrzebowej w Krakowie, pochowano tam również Adama Mickiewicza, co, jak przekonywał w wyzwoleniu z Wyspiański, przyczyniło się do zmiany żywej twórczości wielkiego poety w martwy znak wieszcza, geniusza. Jednocześnie krakowski pogrzeb Mickiewicza poddany został silnej ideologizacji, przekształcając się nie tylko w wielką manifestację narodową, ale również w oparte na resentymencie polskiego uchodźstwa we Francji, widowisko śmierci. To polskie, cytuję Jerza, te patriotyczne polsko-emigracyjne relikwie, obok również emigracyjnych relikwii kościuszkowskich na Wawelu, zalegną jako świadectwo, jako podnieta i jako wskazówka. Tak właśnie tłumaczył zgodę emigracji polskiej we Francji na przeniesienie zwłok poety do wciąż jeszcze niewolnego przecież kraju Tomasz Teodor Jerz. Gdyby się zaś pokazało, że do budzenia tych jednych za mało, och, toć mamy na wychodźstwie kości również mówiące, tłum szkieletów wołających z grobów o obronę praw Polski. Koniec cytatu. Tak oto na szczątkach księcia Józefa, obrońcy księstwa warszawskiego, tej rudymentarnej państwowości Polski, jaka w zmieniających się postaciach przetrwała do końca zaborów, rozwinął się kult wodza naczelnego. Stał się on inspiracją nie tylko dla powstańców listopadowych w 1830 roku. W 1890 roku dla świętującego sprowadzenie prochów Mickiewicza społeczeństwa polskiego, ale również okazał się niezwykle istotnym punktem odniesienia w roku 1914 dla komendanta Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Związanie polskiej, już kończę, związanie polskiej pamięci kulturowej z polską wersją epopei napoleońskiej, czego symbolem wizualnym stał się polski mundur ułański, tak chętnie rekonstruowany podczas kolejnych zrywów narodowo-wyzwoleńczych, łącznie z I wojną światową. O tym będę mówić na kolejnych wykładach, o mundurze ułańskim. Zaważyło w moim przekonaniu na wyparciu udziału Polaków walczących, tak jak Witold Hulewicz, w szeregach armii cesarskiej podczas Wielkiej Wojny. O również wizualnej nieobecności Polaków żołnierzy w mundurach niemieckich w konstruowanym pieczołowicie po wojnie micie i archiwum Legionów Polskich świadczy nie tylko milczenie, jakim objęte były ich losy w międzywojennej Polsce Piłsudskiego, ale również fakt, że do wydania w 2014 roku książki Ryszarda Kaczmarka Polacy w armii Kajzera nie istnieją właściwie żadne solidne opracowania służby Polaków w tej armii na frontach I wojny światowej. Trudno nie zgodzić się z opinią autora, że powody tej historycznej amnezji miały charakter polityczny i w dużej mierze związane były z problematyczną kwestią polskości walczących w wojsku niemieckim żołnierzy, Polaków. I to nie tylko ze względu na ideologiczne uproszczenie, do jakiego doszło po II wojnie światowej, kiedy to oba konflikty zbrojne zostały połączone w jedno zagadnienie ekspansjonizmu niemieckiego, uniemożliwiając tym samym autonomiczne potraktowanie doświadczeń żołnierzy w armii cesarskiej poza stereotypem Polaków zdrajców, 20 lat później walczących w Wehrmachcie. Kaczmarek podkreśla, że Polacy w armii Kajzera, w przeciwieństwie do osobnych oddziałów polskich, pułków, dywizji czy brygad istniejących w armiach rosyjskiej i austriackiej, służyli jako, cytuję, żołnierze, podoficerowie, rzadko oficerowie w mieszanych pod względem etnicznych jednostkach, które były wprawdzie częścią oddziałów niemieckich walczących prawie na wszystkich frontach I wojny światowej, ale nie sposób ich nazwać polskimi. Polscy żołnierze, czy żołnierze Polacy, nie polscy żołnierze Polacy, nie posiadali również żadnych wizualnych śladów polskości, takich jak na przykład wężyk w mundurach legionowych, o tym też będę mówić więcej na następnym wykładzie. I co istotniejsze, nie wolno im było rozmawiać w języku ojczystym. Fakt ten
spowodował, że w wyobraźni zbiorowej Polaków Wielka Wojna przetrwała nie jak w Europie Zachodniej, jako mordercza wojna, pełna gwałtu, przemocy, kalectwa i masowych śmierci, lecz jako romantyczno-ułańska wojenka, w której jedyną istotną datą stał się moment odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 roku. Również między przegranymi na skutek zdrady politycznej Niemcami, a wygranymi na cudzej wojnie Polakami, zarysowała się diametralna różnica w postrzeganiu tej dwudziestowiecznej prakatastrofy kulturowej. Jak zwraca uwagę Robert Traba, cytuję, w momencie, gdy Niemcy przeżywali dramat Verdun, tragedię śmierci kwiatu młodzieży poległego na flandryjskich polach chwały oraz radość ze spektakularnego zwycięstwa pod Tannenbergiem, Polacy angażowali swe siły w budowę struktur pierwszego niepodległego państwa. Nic zatem dziwnego, że w polskiej pamięci kulturowej Polak w niemieckim mundurze i w Pikielhaubie nie przetrwał ani jako sprawca, ani jako ofiara Wielkiej Wojny. Zniknął po prostu, zapomniany. To na tyle na dzisiaj. Dziękuję.